wieczór Państwu. Mamy ogromny zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na koncercie inauguracyjnym 12. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Dobry wieczór Państwu. Good evening, ladies and gentlemen. Organizatorami owego wydarzenia są Towarzystwo Muzyczne imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Filharmonia Music Association in Bydgoszcz, a jakżeby inaczej, Paderewskiego w Bydgoszcz, Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego. Witamy gorąco Państwa, naszą wspaniałą publiczność oraz wszystkich zgromadzonych przed ekranami komputerów. Witamy także słuchaczy radia i widzów telewizji. And the internet. Róża Świadczyńska. And we are Róża Świadczyńska. Witamy Państwa raz jeszcze. Herbecki. Welcome. Drodzy Państwo, słowo o konkursie, ale w Ladies and gentlemen, a word about the competition, but in terms of numbers. This is the 12th competition. We welcome you in the inviting interior of the Pomeranian Philharmonic and the talent-friendly city of Bydgoszcz. Over 150 candidates applied to the competition, and pre-selections were carried out in six countries. Italy, Austria, Japan, Korea, USA, and Poland, and 40 participants have been selected who came to us from 18 countries around the world. A word about the prizes. The main prize is 30,000 euro. The second prize is 15,000. The third is 7,000 euro, as well as honorary mentions, 2,500 euros each. Spotykamy się w bardzo szczególnym dniu. Ladies and gentlemen, we meet on a very exceptional day. The 6th of November 1862 is the day that the namesake przyszedł na świat. The competition. Ignacy Jan Paderewski was born. Wielki artysta, legendarny, a great artist, virtuos, a legendary Polak, virtuoso, także, mąż stanu, a great Pole, gorący patriota. A statesman and a patriot. Niech nam będzie wolno przy tej okazji wygłosić fragment mowy wygłoszonej przez Ignacego Jana Paderewskiego, który poza wszystkim był także przecież wspaniałym, legendarnym mówcą i oratorem. A legendary speaker and orator. A speech he made shortly before his death in 1941 to his friend Americans. 80. urodzin artysty. 80th birthday, i 50-lecia jego amerykańskiego debiutu, and the 50th anniversary of his American debut, for which the Americans prepared a great celebration for him. He said, drodzy przyjaciele, trzymajcie się właściwej ścieżki. Dla każdego, kto posiada normalny kręgosłup moralny, linia demarkacyjna między dobrem a złem jest wyraźnie wyznaczona. Nie wolno jej tylko przekraczać w złym kierunku. People's actions achieved on the correct path contribute to enrichment and development of our culture. The opposite path always means a step back. That's why it's equally important for a single person and for a social group to maintain the correct path. Żadne względy, czy to socjalne, narodowe, rasowe, czy religijne, the idea of fundamental goodness cannot be annulled by social, national, racial, or religious matters. The world would avoid unnecessary suffering, war, and pointless destruction. The natural pursuit of perfection and the march of humanity to common happiness would be successful if everyone followed this proper path. Niech mi będzie wolno wyrazić nadzieję i żarliwe przekonanie, że let me express hope and persistent conviction that equally your noble country and my beloved Poland, following the examples of its glorious past, will always protect truth, justice, muszę to przepauzować, dobrej woli, and goodwill. Jak sami Państwo widzą, mowa ta wygłoszona w 1941 roku, a więc ponad 60 lat temu, 80 lat temu nawet, dzisiaj nabiera szczególnej aktualności w tych czasach, w których żyjemy. Trzymajmy się, proszę Państwa, właściwej ścieżki, nie tylko w tych nadchodzących, emocjonujących dniach konkursowych. Tymczasem, proszę Państwa, mamy zaszczyt poinformować, że 12. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Ignacego Jana Paderewskiego objął swym honorowym patronatem prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, under the honorary patronage of the President of the Republic of Poland, Mr. Andrzej Duda. Konkurs
Konkurs dofinansowano także ze środków Competition is also financed by the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland from the Fund of Promotion of Culture as part of the music program implemented by the National Institute of Music and Dance, the City of Bydgoszcz, and the main partner of the 12th International Paderewski Piano Competition is the Kujawsko-Pomorskie region. The partners, the Roman Dmowski and Ignacy Jan Paderewski Institute for the Legacy of Polish National Thought, the Ministry of Foreign Affairs of Poland, Yamaha, Fazioli, Kawai, Steinways and Sons, and a partner of the 12th International Paderewski Piano Competition is PWM Edition. Ladies and gentlemen, this exceptionally organized competition in exceptional circumstances would not be possible if it not for the generous help of our sponsors. We owe them a great thanks. These are the companies Solbet, Alstar, PGE, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, VP, Soli Solino. And Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino. Not much can be done without media patronage, and therefore the media that has selected to patron us are TVP Kultura, Telewizja Polska, Oddział Bydgoszczy, the Second Polish Radio, Polskie Radio, PIK. We'd also like to welcome our special guests. Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek Ostrowski, the Vice Marshal of the Kujawsko-Pomorskie Province, Maria Wasiak, the Vice Chairman of the City, Grażyna Szabelska, the Plenipotentiary of the Małgorzata Zdończyk, the Director of the Office of Culture in Bydgoszcz, Michał Rybicki, the Director of the Regional Bydgoszcz Television Station, Jolanta Kuligowska-Roszak, the President of the Polish Radio PIK, Professor Dr. Andrzej Sokala, the Rector of the University of the Mikołaj Kopernik University, and Hanna Witt, the Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda napisał, to prawdziwa uczta dla miłości. President Andrzej Duda wrote, it is a great feast for the lovers of piano music to listen to the performances here. I am convinced that it will bring many fruits, and the outstanding prize winners of the competition will bring it new fame across the world. To the participants, I wish good luck and great careers, the jurors and the organizers of this outstanding event, a satisfaction of working of work promoting young talents, and the competition, numerous memorable artistic experiences. We would like to thank the Marshal of the Kujawsko-Pomorskie Province, Piotr Całbecki, and the President of the City of Bydgoszcz, Mr. Rafał Bruski, for their congratulatory letters, which can be found in the booklet as well as on the website of the competition. And this is the moment where we invite to the stage Marshal Zbigniew Ostrowski. Nasi niezawodni akustycy wskazali ten mikrofon dla pana marszałka. Our acoustics would like the marshal. Szanowni państwo, chcę w imieniu marszałka Piotra Całbeckiego, także on behalf of Peter Całbecki and my own, radość, I would like to express my happiness uczestniczyć wraz z państwem w tym niezwykłym święcie muzyki. Pozdrawiam uczestników, jurorów oraz publiczność, która przez najbliższe dwa tygodnie śledzić będzie zmagania konkursowy tegorocznego, 12 już, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Ilekroć uczestniczę jako słuchacz w konkursach muzycznych, nachodzi mnie refleksja, że uprawianie muzyki czy sztuki wykonawczej to nie tylko kwestia talentu i codziennej ciężkiej pracy muzyków i and daily hard work of the musicians and their teachers, wielogodzinnych ćwiczeń, many hours of practice, ale też zdolność do koncentracji, but also the ability to concentrate w chwili występu, at the moment of performance, opanowania tremy i czasem mastering the stage przysłowiowego łutu szczęścia, sometimes
zostać zauważonym i docenionym. To be noticed and appreciated. Niezależnie od tego, jak potoczą się losy tegorocznego konkursu, chcę podkreślić olbrzymi szacunek dla wszystkich uczestników, bo wiem, jaki ogrom pracy musieli włożyć, jaką drogę przebyć, by stanąć przed Państwem na estradzie Filharmonii Pomorskiej. Do bycia artystą nie wystarczają przecież same zdolności. It's not enough wielu to be znakomitych mistrzów, talented. Many great masters, poza talentem cechowała też skromność, talent, podkreślało znaczenie pracowitości. By their Ignacy modesty emphasized the importance w swoich pamiętnikach kiedyś zanotował. Ignacy Jan Paderewski once noted prawdziwą in his memoirs, true skill, both in science and art, jak i w każdych as well as in any zajęciach, other occupation, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne. Of this, I am absolutely życzę certain. Wszystkim I wish uczestnikom all konkursu luck szczęścia w zmaganiach, zaś publiczności wiele wzruszeń and the audience a great deal of emotion muzycznych and joy tutaj from interacting w Górach Filharmonii Pomorskiej. Natomiast jurorom przede the wszystkim jurors, dobrej kondycji. To wiele, wiele lat, wiele shape, lat no, przygotowań, ale też wiele godzin ciężkiej pracy w ocenianiu uczestników tego konkursu. Prosimy także judging the performances. Zawsze tak było, trafne sądy, bo and we ask for accuracy of judgment because the results will go out into the world and remembered for ages. Dla Państwa mam natomiast bardzo dobrą wiadomość. And to you, ladies and gentlemen, I have some good news. Będziemy musieli też wykonać bardzo przyjemną czynność. We will cieszyć have to się muzyką. Dziękuję bardzo. Do proszę Państwa, brawa. Bardzo dziękujemy, Panie Marszałku. Do something very pleasant. Enjoy the music. Thank you. Pan wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski. Zbigniew Ostrowski, the Vice Marshal of the province. Słowo o rocznicy towarzystwa. A telegraphic dzięki któremu tu short history of the association. It has a 100-year-long history. Przepięknej działalności, ale no trzeba podkreślić determinację, upór i konsekwencje tych, którzy założyli. But we must highlight the determination and the hard work of the people who founded this association, thanks to whom we are here. Ladies and gentlemen, we sometimes talk about hard, good work, and this good work is over 100 years. And let's take a look at those 100 years. To the Second World War. Świętowano, obchodzono owe stulecie bardzo hucznie. Dyrektor i prezes, a przede wszystkim autor książki Wielki Akord, Henryk Martenka, w czwartym tomie director and president Henryk Martenka, the author of the book The Great Accord, wrote so. The years 2019-2022, between the 11th and 12th competition, and especially the year 2022, for the Bydgoszcz Music Association, were a special time. The year saw the 100th anniversary of the founding of the association, so we invited to Bydgoszcz the members of the International Federation of Music Competitions in Geneva to an annual General Assembly. And finally, this year is the end of the third term of the current authorities of the association with Professor Dr. Katarzyna Powazydroń at helm. And as we have said earlier, this is the term that we will i są to kolejni wspaniali ludzie file our resignation przez właśnie te osoby, które w tej chwili wejdą na scenę. Zapraszamy w takim razie na estradę panią prezes Towarzystwa Ignacego Jana Paderewskiego, president of the Ignacy Jan Paderewski Music Association, profesor Katarzyna Powazydroń, zarządu i dyrektora konkursu of the board and the director of the competition, Mr. Henryk Martenka. Welcome to the stage. Good evening, ladies and gentlemen. Słyszeliśmy tutaj we have heard nazwy names najważniejszych partnerów of the most important partners
of the association, financial partners, people who have supported us with their advice and their money, because there is no culture without money and without the patronage. As I have said, from this place exactly, when we were celebrating our centenary in June this year, today I want to repeat at this very special moment when we are again, as in every 3 years, turbulences have taken place, and we were worried whether we would be able to put our plans to practice in this competition. We made it, thanks to the people who understood us, who helped us, and I would like to name them, because without them, we would not be able to do this, to carry out this beautiful event. I would like to thank, on my behalf and on behalf of the organizers, Mr. Ryszard Kania from Solbet, Wiesławowi Pacholski, the owner of VP, Jarosław Szczupak of Alstal, President Romański of Solino, Marek Jankowiak, Stanisław Drzewiecki, people working at Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, who always, in the most difficult situation, help. And I would finally like to thank Mr. Zbigniew Matia and Michał Krzemkowski, who has always funded us with his money. And to them, I thank from the bottom of my heart. Professor, what else can I say? We've got some beautiful words behind us. We're in a beautiful place. I think it's time to begin the 12th International Paderewski Piano Competition. And now it's my turn, written by Director Martenka. He said, just say, I open the 12th International Paderewski Piano Competition. I wouldn't be myself if I were to act according to what somebody says. So I will add, I am extremely happy that in these extremely difficult times, something took place, something normal, when we were suffering from the pandemic. And exactly 3 years after the previous competition, this competition took place. I am so very happy when something goes the good old way. And I hope that everybody needs such a stabilization. And if that stabilization is in music, art, it is a great luck to us. As I have read recently, if one were to live without poetry and music, we would be only part of the food chain. We're not the food chain. We are lovers of music, and I am extremely happy that this competition is taking place as usual. And I would like to repeat, the 12th International Paderewski Piano Competition, I hereby declare opened. Drodzy Państwo, śmiało można powiedzieć, że skromność i subtelność Pani Profesor skradła show. The modesty and subtlety of Professor has stolen the show. Brawa i ogromne podziękowania dla całego zarządu Towarzystwa im. Ignacego Jana Paderewskiego za ich trud i wspaniałą pracę organizacyjną przy zorganizowaniu tego konkursu i wszystkich wcześniejszych. Bardzo dziękujemy. Thank you very much.
Proszę Państwa, a skoro 12. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Ignacego Jana Paderewskiego został już oficjalnie przez Panią Profesor otwarty, to mamy ogromny zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu także szacowne jury tegorocznego konkursu, owych 9 sprawiedliwych, których ręce, których uszy, można by powiedzieć, oddajemy ten najbardziej sprawiedliwy werdykt, wierząc, że wyłoni największy talent, największą indywidualność tego konkursu, bo przecież o to chodzi nam tutaj wszystkim w konkursie, który za swojego patrona ma tak wielką osobowość, jaką był Ignacy Jan Paderewski. Witamy szacowne jury, na którego czele już od jutra stanie profesor Piotr Paleczny jako przewodniczący jury. Nie ma dzisiaj pana profesora wśród nas, ze względu zdrowotne nie pozwoliły mu na osobisty udział w tej uroczystości, ale mamy nadzieję, że jak najszybciej do nas dołączy, życząc zdrowia i przekazując ogromne wyrazy wsparcia i sympatii, bo wiemy, że ogląda nas teraz naszą uroczystość. Panie profesorze, czekamy na pana. Profesor, we are waiting for you. Z wielkim utęsknieniem. Drodzy Państwo, Rafał Ladies and gentlemen, Rafał Blechacz will also be joining the members of the jury. He will join us following his concerts on the 14th of November. Dank Tyson of Vietnam will also be joining the jury. Stanislav Jodonich from the United States. Vanessa Latarch of Great Britain. Nikita Mdojans of Russia, France. Alberto Nose of Italy. Noriko Ogawa of Japan. And Professor Alicja Paleta-Bugaj of Poland. Proszę Państwa, wielokrotnie tutaj padała informacja, że tegoroczny konkurs odbywa się już po raz 12. That this competition is taking place for the 12th time has been mentioned warto przecież already multiple times. Że historia konkursu liczy sobie już z górą. History of the competition is also over 60 years long, ever since it was first organized in 1961, right after the centenary of the birth of Ignacy Jan Paderewski, and exactly on the 20th anniversary of his death. This beautiful and priceless initiative that, thanks to which we are here, following the competition of these young participants and listening to these great young talents, was possible thanks to the idea of several wybitnych polskich muzyków i organizatorów życia muzycznego. A byli to sam współinicjator Międzynarodowego Konkursu Szopenowskiego w Warszawie, one of the co-organizers of the Chopin competition, profesor Jerzy Żurawlew, pierwszy dyrektor warszawskiego konkursu, Wiktor Weinbau. Do nich dołączyli dwaj wybitni pianiści i pedagodzy, and profesorowie Stanisław Szpinalski i Henryk Sztomka. Co ciekawe, jak wielu z Państwa zapewne już skojarzyło, obaj to laureaci tego pierwszego historycznego konkursu szopenowskiego z roku 1927. Co ciekawe, obaj byli też uczniami Ignacego Jana Paderewskiego. W tym roku mamy szczęście przeżywać ten konkurs po raz 12, ale warto przy tej okazji przywołać kilka dat, bo otóż drugi konkurs, proszę Państwa, co ciekawe, odbył się po 25-letniej przerwie. Dopiero w 1986 roku konkurs, który ja jeszcze doskonale pamiętam, zorganizowany z inicjatywy profesora Bydgoskiej i Gdańskiej Akademii Muzycznej, znakomitego pianisty i pedagoga, profesora Jerzego Sulikowskiego, który też pełnił przez kilka odsłon konkursu funkcję przewodniczącego jury. Jesteśmy mu za to głęboko wdzięczni. Kolejny moment przełomowy w historii konkursu to rok 1994. Od tego momentu konkurs zyskał charakter międzynarodowy. Od 1998 organizowany jest w rytmie 3-letnim. Od 2004 należy do prestiżowej fundacji Aling Archery, zrzeszającej największe światowe konkursy pianistyczne, najważniejsze i najbardziej cenione. Joins the most prestigious and most important music competitions in the world. And since 2010, it is also a member of the World Federation of International Music Competitions in Geneva, the largest organization of music competitions in the world. Róży nieco mnie zawstydza. Ona naprawdę wie wszystko i teraz tak. Ladies and gentlemen, Róża's presence. Dlaczego? Otóż dlatego,
że Róża studiowała w klasie fortepianu w Akademii w Bydgoszczy. Róża wszystko wie. Róża. Proszę Państwa, te oklaski absolutnie proszę zarezerwować dla prawdziwych pianistów, a nie tych w stanie spoczynku, do których ja się szczęśliwie zaliczam, bo pianistyka polska, mogę Państwa zapewnić, wiele nie straciła na mojej nieobecności. Ale wróćmy do programu. Ja to muszę powiedzieć, proszę Państwa, tak wygląda w stanie spoczynku pianisty. This is a pianist who has left the stage. I would like to look like this. Christian, let us move to the program of today's concert. Proszę Państwa, program dzisiejszego koncertu, ale słowo o program of today's concert, and a word about Mikola Dura, who found his second home in Poland. He came to Poland on the 22nd of February this year, and he stayed. And I don't need to tell you why. Mikola Diadura is an artist born in Kiev, in Ukraine. In 1996, he became the main conductor of the Ukrainian National Philharmonic. In 2011, he became the music director of the National Opera in Ukraine. And in 2022, he became the main conductor of the Pomeranian Philharmonic in of the Pomeranian Philharmonic in Bydgoszcz. He was awarded the competition award in and he was personally invited by Ciozała in the Leonarda Bernsteina. To study under Mikola Bernstein. He began his career, musical career in 86, working as the main conductor of the Philharmonic Orchestra in Omsk, and in the following years he was the main conductor of the Seoul Philharmonic Orchestra in South Korea. And in the years 2010-2013, he also was at the helm of the Szczecin Philharmonic. He is invited to play in Europe and in Asia, and today I'm happy to say he is the conductor of our orchestra here in Bydgoszcz. He will lead the Pomeranian Philharmonic today, and the program of today's concert will be poprzedzonej, proszę Państwa, wykonaniem naszego hymnu narodowego. Po utworze Mirosława Skoryka nastąpi 20-minutowa przerwa, a po niej jeszcze jeden utwór w programie, after which a 20-minute intermission will take place, and then the orchestra will perform the symphony concertante by Karol Szymanowski, jeden z najbardziej utalentowanych pianistów młodego pokolenia, pianista z Ukrainy, Antoni Baryszewski. And Antoni Baryszewski, a virtuoso from Ukraine, will be playing the piano. To jest, proszę Państwa, kompozytor, który zyskał światową sławę, można powiedzieć, w ciągu kilku dni. Bo Miroslav Skoryk gained wojny w Ukrainie, worldwide fame in a couple of days, because following a few, following the war in Ukraine, melodia stała się muzycznym symbolem ukraińskiego oporu. Was became a musical symbol of Ukraine resistance. Niemal wszystkie polskie orkiestry, za którym poszły orkiestry europejskie i światowe, Poland, stało się takim rodzajem nieoficjalnego hymnu Ukrainy w środowisku muzycznym, w środowisku musicians, kultury muzycznej, w geście solidarności culture, z walczącą Ukrainą. Mirosław Skoryk niestety nie dożył dzisiejszych czasów, zmarł w wieku 81 lat, roku 2020, był bardzo znaną postacią ukraińskiego życia muzycznego, urodzony we Lwowie w roku 1938. In 1938, he was also a musicologist, a teacher, and leader of the Composers Union of Ukraine, and a director of the Philharmonic in Kiev, and awarded the Taras Shevchenko Award. Today's concert will be begun by Mirosław Skoryk's barwnie z Carpathian Concerto, utwór z 1972 roku, from 1972, czasów, kiedy from the times when Skoryk, fascinated by the folklore of Western Ukraine, co-created this national element in Ukrainian music. Now we begin the artistic part and the musical part. The time to end the words. But now I ask for your patience in order to clean up the stage and the musicians will enter once the microphones are off the stage. Niezapomnianych wrażeń.
pięknego wieczoru i wspaniałych konkursowych emocji. Dziękuję. Great emotions. Thank you very much.
Thank you.
ahead of us is the second part of the concert, and before I say a word about the creator of the Sinfonia Concertanta, I would like to a word about one of our guests. We've spoken a lot about the history of the competition. We've talked about the first edition in 1961. We talked about its Jerzego Maksymiuka, ale przecież nie zapominamy o tym, że wśród nas jest także laureatka tego historycznego konkursu, pani Hanna Witt-Pasztowa, którą z tego miejsca witamy gorąco i kłaniamy się pięknie. Dobry wieczór. Kłaniamy się pani w pas. Dobry wieczór. Good evening. Mamy ogromny zaszczyt gościć panią dzisiaj tutaj wśród nas. It is an honor to have you among us today. Jako się rzekło, przed nami wspaniała muzyka Szymanowskiego. Great music by Szymanowski. Czwarty koncert, czwarta symfonia koncertująca opus 60. Symfonia Concertanta. Drodzy Państwo, taki przyczynek, żart. Otóż Szymanowski, który niejednokrotnie siadał do fortepianu, który niejednokrotnie koncertował, pomyślał, że a gdybym tak sobie napisał symfonię. I tak się stało. Sobie napisał z myślą o sobie. I tak powstał ten znakomity utwór. Ale jeszcze o kilku wątkach ukraińskich. Otóż nasz wspaniały kompozytor urodził się w Tymoszówce, a to przecież obecnie Ukraina. I miał znakomitych przyjaciół, a ci przyjaciele bardzo pomogli w rozpowszechnieniu tego utworu. Jeden z jego przyjaciół miał na imię Artur i Karol powiedział, Artur, zrób coś dla mnie, no błagam cię, pograj trochę ten koncert, Artur, zrób to dla mnie. No i Rubinstein powiedział, no dobra, no to pogram. No i tak to się zaczęło. Ale tak się złożyło, że grał go dopiero od czasów powojennych, kiedy już Karola Szymanowskiego nie było na świecie. Dlaczego tak było? No, złośliwi mawiają, że dlatego, aby autor nie usłyszał tych wszystkich niezagranych nut przez Artura Rubinsteina. Niemniej jednak to on właśnie spopularyzował czwartą symfonię koncertującą w świecie i to dzięki niemu trafiła ona do międzynarodowego obiegu i zainteresowała także innych pianistów. Dzięki Arturowi Rubinsteinowi, który był adresatem i najsłynniejszym wykonawcą tego dzieła. Proszę Państwa, warto też, żebyśmy dzisiaj przy tych wszystkich szczęśliwych zbiegach okoliczności, jakie towarzyszą naszej inauguracji, pamiętali o jeszcze jednej. W tym roku mija bowiem dokładnie 90 lat od sprawy wykonania czwartej symfonii koncertującej wówczas w Poznaniu z udziałem rzeczonego Karola Szymanowskiego przy fortepianie pod batutą Grzegorza Fittelberga. Także to kolejna rocznica, którą dorzucamy do całego tego pocztu, całego tego bukietu tych kolekcji dzisiejszych rocznic. W Twoich ustach to wszystko pięknie zabrzmiało, ale prosiłbym, aby o Antonim Baryszewskim, o tym znakomitym wirtuozie, abyś Ty powiedziała również słowo. To właśnie Antoni Baryszewski. Wspominaliśmy tutaj o konkursie Paderewskiego, który mamy zaszczyt inaugurować. Wspominaliśmy postać Artura Rubinsteina, który był najsłynniejszym wykonawcą i adresatem czwartej symfonii koncertującej. No i może warto zauważyć, że Antoni Baryszewski pięknie łączy te dwa wydarzenia i dwa zjawiska, bo jest zwycięzcą międzynarodowego, mistrzowskiego konkursu pianistycznego imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie. Jest wspaniałym wirtuozem, który urodził się w Kijowie, przyjechał do nas z Ukrainy, by wykonać dzisiaj ten utwór dla nas. Jest także laureatem wielu innych światowych konkursów, między innymi konkursu Premio Hen w Hiszpanii. Jest zdobywcą drugiej nagrody na międzynarodowym konkursie pianistycznym imienia Ferruccia Busoniego w Bolzano. Absolwentem Ukraińskiej Narodowej Akademii Muzycznej oraz paryskiej École Normale de Musique, gdzie studiował pod kierunkiem profesora Walerii Kozłowa i naszego profesora Mariana Rybickiego. Koncertował już na wielu światowych estradach, mimo młodego wieku jest już bardzo znany w świecie. Między innymi grał w londyńskiej Wigmore Hall, berlińskim Concerthausie, berlińskiej Filharmonii czy słynnej sali królewskiej Concerthebouw Amsterdamie, ale brał także udział w projekcie Marta Archerisch, to ten słynny festiwal już nieistniejący, który wielka argentyńska pianistka
organizowała w Lugano, zapraszając na niego najzdolniejszą młodzież pianistyczną ze świata. Grał z ważnymi orkiestrami europejskimi na czele z Orkiestrą Radia Bawarskiego w Monachium i Orkiestrą Filharmonii Izraelskiej, a niedługo, proszę Państwa, 24 listopada zadebiutuje z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, zagra w Filharmonii Narodowej w ramach festiwalu Eufonii. Jeśli ktoś z Państwa miałby chęci, okazję wybrać się do Warszawy, to proszę pamiętać o koncercie 24 listopada, na którym Antoni Baryszewski zagra koncert fortepianowy jednego z czołowych kompozytorów ukraińskich, Borysa Latoszyńskiego. Ukrainian composer Borys Latoszyński. Ladies and gentlemen, Harvats, the fourth symphonia concertante, Karol Szymanowski, opus 60 by Karol Szymanowski, great musician at the piano, a great musician at the pedestal, and a great orchestra of the Pomeranian Philharmonic. And now we thank you for your attention, and wish you good listening. Good night.
Thank you.
Thank you.
Są takie chwile w życiu, które zostają w pamięci. Gdy dźwięki otaczają nas z każdej strony, muzyka przytula. Najważniejsze, by ten czas spędzać z kimś, kogo kochamy, lubimy, szanujemy, w miejscu, które jest dla nas czymś ważnym, do którego zawsze chcemy wracać. Filharmonia Pomorska. Daj się przytulić muzyce. Możesz budować formę na siłowni i grać niesamowite solówki. Możesz oddać się pasji gotowania i miksować ścieżki. Możesz pielęgnować swoje rośliny i dyrygować chórem. Możesz uwieczniać piękne momenty i występować na wielkich scenach. W Akademii Muzycznej w Bydgoszczy stawiamy na Twoją swobodę i rozwój. Dlatego dołącz do nas i poczuj, że naprawdę możesz.
Bydgoszcz, the capital and the largest city of the Kujawian-Pomeranian region. It is a city of two rivers, the Wisła, the Burda, and the historic Bydgoszcz Canal. Picturesquely located between forests, it was associated with water from the very beginning. Water is one of the city's elements, and the old granaries standing by the Burda River tell about its past and identity of its inhabitants. A remarkable object on the map of Bydgoszcz is the 18th century Bydgoszcz Canal. It contributed to a rapid development of trade and industry, and it associated its residents with the traditions of the skippers and inland navigation forever. The canal, along with the Wisła and Burda River, is a part of the international E-17 waterway connecting Western Europe with the historic Królewiec. The revitalized Roders Mills on the Mill Island have become a place of cultural gatherings and concerts. The Mill Island itself is a vibrant heart of the city that offers world-class entertainment, not only in Opera Nova, but also in a picturesque natural setting on the stage built on the Burda embankment. The city can be explored by boats or by a solar boat. From the water level, we can see even more clearly how the past connects with the present and modernity. The living museum created on the renovated Lemara barge tells about the traditions of skippers. From the marina of Bydgoszcz, we can set out in a canoe on a river journey around the city. The monuments of hydraulic engineering can be visited from the picturesque bicycle paths. And in the evening, you can rest in one of the multiple restaurants located by the Młynówka River. Come, see, feel it! Dzień za dniem. Noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. 時間と手間をかけ工芸品のように作られるツゲルカワイグランドピアノ。フラッグシップとして成長したツゲルカワイグランドピアノは変わらぬ情熱と魂によってさらなる高みを目指します。